Czy się spotkacie? Witam serdecznie, kochani Państwo, na moim kanale Orakel Miłości u Loeli. Dzisiaj orakel miłosny, czy się spotkacie? Zobaczmy dwie grupy do wyboru. Oczywiście witam serdecznie wszystkich subskrybentów, których jest coraz więcej. I naturalnie wszystkich nowych widzów, którzy znaleźli dzisiaj na YouTubie mój kanał. Zostańcie już z nami na zawsze, proszę. Bardzo proszę, zasubskrybujcie mój kanał. Opłaca się, wtedy dostaniecie powiadomienia i nie przegapicie żadnego filmiku z rytuałami, z wróżbami, z lustrem, na różne rozmaite tematy, horoskopami. Także bardzo Was zapraszam do subskrypcji. Oczywiście komentujcie, lajkujcie z kciuczkiem w górę i piszcie mi e-maile, jeśli potrzebujecie wróżb indywidualnych, które odbywają się na podstawie Waszych dat urodzenia i zdjęć, dlatego są też dokładniejsze i osobiste. Zapraszam. Kochani, mój adres e-mailowy jest w filmiku pod filmikiem i w komentarzach. Także znajdźcie mój e-mail i napiszcie do mnie. Kochani, dzisiaj dwie grupy do wyboru, więc zapraszam do wyboru Waszej grupy. Pierwsza grupa tarota to kamień z takim właśnie pięknym czerwonym aniołkiem. Druga grupa to kamień z napisem I love you, serduszko. Także zapraszam do wyboru jednego przedmiotu. Pierwsza grupa, druga grupa. I do tych kart tarota dołożę zaraz karty Lenormanda. I zobaczymy, czy się spotkacie. Zaczynamy od grupy pierwszej. Aniołek, cesarz. Cesarz to osoba władcza, czyli on musi zadecydować, czy wy się spotkacie, nie ty. Nie ty masz narzucać, prosić, błagać, biegać, załatwiać, organizować, tylko on. On będzie chciał wszystko kontrolować, będzie chciał zadecydować, czy się spotkacie, kiedy się spotkacie, na jakich warunkach, ponieważ on jest władczym, no nieraz egoistycznym mężczyzną lub kobietą, w zależności od płci waszego partnera, partnerki, i tutaj on chce mieć wszystko pod kontrolą. Oczywiście cesarz jest szon dostojnym, mościwym partnerem, osobą, który jak zadecyduje, że się spotkacie, to oczywiście będzie chciał mieć wszystko właśnie pod kontrolą, tak? Jak to będzie i tak dalej. Także dajcie jemu zadecydować i nie narzucajcie lub nie róbcie presji na tym spotkaniu. I zobaczmy teraz, co dopowiedzą karty Lenormanda. Czy dojdzie do spotkania? Okej. Czyli tak, kochani, czy się spotkacie?
Jest karta numer 20, czyli ogród. To jest ogród, park, tak? Miejsce spotkań. Będzie pisanie o tym, komunikacja o tym spotkaniu. Będzie jednak tutaj coś fałszywego. Jakieś kłamstwa, jakieś, nie wiem, nieszczerości lub egoizm znowu. Znowu jakaś tutaj nieszczera osoba, która będzie fałszywie zagrywała, jeśli chodzi o spotkanie i waszą komunikację, czy wasze umawianie się na to spotkanie. Tutaj może do tego spotkania ewentualnie nie dojść poprzez jakieś fałsz, kłamstwa, nie wiem, jakieś zagrywanie, wyrafinowane tutaj gierki, które nie są uczciwe. Tutaj ta osoba, o której myślicie, wasza ukochana, ma duże blokady i te blokady muszą najpierw się zburzyć, tak? Ta osoba musi wyjść z tej blokady, z tych lęków, ze starych jakichś historii, ze starych spraw i tutaj musi ta osoba przejść przez transformację, czyli absolutną, totalną zmianę, by doszło do spotkania. Oczywiście uwaga tutaj na wszelkie kłótnie, awantury, na jakiś wybuch, eksplozje emocjonalne. I tutaj jest karta pierścionka, czyli ta osoba chce się spotkać, ale będzie tutaj coś fałszywie i burzliwie przebiegało. I ta osoba ma wiele lęków i blokad, które jakby hamują rozwój waszego spotkania. I tu musi coś wybuchnąć, się zburzyć, by doszło w ogóle do związku waszego, do spotkania. I tutaj będą kwiaty, czyli zaproszenie. Zaproszenie będzie z jego strony, zaproszenie do relacji, do spotkania. Owszem, bukiet kwiatów mówi o spotkaniu, o czymś sympatycznym, zaproszeniu, wiadomościach, miłym czasie, miłych rozmowach, o związku, o relacji, o budowaniu czegoś tej razem, jak widzicie, z tym, że jest tutaj najpierw, przed tym sympatycznym tutaj czasem i zaproszeniem, jest bardzo tutaj burzliwy, pełen blokad i fałszu czas między wami, czyli być może jakieś jeszcze kłótnie, dyskusje, awantury, które no, będą trudne, tak? Będą trudno przebiegały. Musi tu się on zupełnie zmienić, z tego fałszu wyjść i wtedy zaprosi, dojdzie do spotkania. Także tutaj spotkanie widzę, ponieważ jest właśnie park, czyli miejsce spotkań, jest wiadomość o tym, jest pisanie, komunikacja o tym, jest zaproszenie, jest związek, czyli chęć spotkania, chęć związku, chęć bycia razem. Natomiast lęki, awantury z tym związane, fałszywe zagrywki, wyrafinowana gra jest również widoczna. I tutaj jeśli chodzi o cesarza, bo mieliśmy przecież kartę cesarza, to będzie ten cesarz widocznie wszystko kontrolował i będzie troszeczkę ciężko. Jest cesarz, na pewno nie jest to osoba łatwa, tak? Do wszelkich tutaj rozmów, umawiania się, ponieważ być może nawet jest surowa i despotyczna. Dziękuję serdecznie i zapraszam grupę drugą. Kochani, grupa druga to karta z serduszkiem, z napisem I love you. I zobaczmy, co pokaże ta karta. Czy się spotkacie? Cztery kielichy. Cztery kielichy, jak widzicie, smutek, negatywne myśli, rozczarowanie, apatia, samotność, kwestia wyboru, jak się zdecydować, strata, żal,
melancholia, wspominanie, rozpacz. Tutaj jakby właśnie nie doszło lub nie dochodzi do spotkania i jesteście tym rozczarowane, rozżalone wręcz. Również nie wiecie, co dalej. Zobaczmy, co do tej apatycznej karty jakiejś rezygnacji powiedzą karty Lenormanda. Tutaj jest pragnienie spełnienia marzeń o spotkaniu. Pragnienie czegoś wyjaśnienia, co doszło między wami. Jakieś awantury, rozpad, koniec. Pragnienie balansu, harmonii, ciepła, pięknej atmosfery znowu. Pragnienie szczęścia, rozmów. Była jakaś separacja, awantura. Tak, tutaj też jest pragnienie spotkania. Ale do tego spotkania może tutaj nie dojść, też nie doszło. Jest kosa, czyli jest między wami teraz żal, smutek, apatia, rozstanie, ponieważ nie doszło. Nie doszło do spotkania w przeszłości, nie udało się spotkać, była kosa. Czyli wasze plany tutaj były skoszone, to znaczy nie powiodły się, tak? Zakończone, ucięte. Zablokowane. Natomiast teraz jest znów ponowna chęć spotkania, pomimo że jest wielka odległość, być może geograficzna lub jakaś odległość geograficzna między wami, nie mieszkacie w tym samym miejscu i tutaj jest chęć rzeczywiście spotkania się, podróży, wspólnego czasu, wspólnych wakacji czy wspólnych urlopów, wspólnej, nie wiem, podróży jakiejś, tak, razem, pięknych momentów tutaj. Także pragniecie jeszcze raz spróbować tego spotkania. Pragniecie coś wyjaśnić, co wcześniej nie zostało wyjaśnione, ponieważ była ta kosa, czyli nie powiodło się z waszym spotkaniem. Pragniecie to wyjaśnić, pragniecie zgody tutaj pięknego, normalnego, jakby spokojnego, harmonijnego czasu razem. I tutaj tą blokadę, która jest między wami, to co wybuchło, to co się skończyło, zepsuło, jeszcze raz tutaj spróbować od początku, od zera, tak? Ponieważ no, z waszego spotkania nie wyszło nic, była ruina, przez to też nie istnieje ten związek, ta relacja, wszystko się posypało. I tutaj uwaga też, jak będziecie coś wyjaśniać, rozmawiać, żeby się nie pokłócić jeszcze raz, żeby nie wybuchła znowu jakaś eksplozja, awantura, jakieś wybuchy emocjonalne. Tutaj potrzeba transformacji również waszych kontaktów, waszych rozmów i chodzi tutaj znowu właśnie o ważne, ważne, ważne rozmowy między wami, tak? Wiadomości, wymianę wiadomości i o szczęście. Chcecie oboje, szukacie tego szczęścia, tej czterolistnej koniczyny. Chcecie zaznać tego szczęścia i się spotkać. Jeszcze raz spróbować, by się zobaczyć, by przyjechać, tak? By na przykład jeden wykonał podróż, by się spotkać i zobaczyć. Także tutaj pomimo tej melancholii, smutku, żalu, rozpaczy, jakiejś depresyjnej atmosfery, jest też chęć tutaj pomimo zranienia, pomimo przerwania kontaktów, pomimo przerwania relacji, tego, że nie wiem, cierpieliście, byliście zranieni oboje, zawiedzeni. Jest jeszcze chęć tej porozmawiania, zmiany tutaj, tak, waszej relacji, odbudowy waszej relacji i szczęścia nowego, by spróbować jeszcze raz. Także tutaj też, pomimo ciężkiej atmosfery w grupie drugiej, widzę również chęć spotkania, które będzie być może się rozwijać powoli, mozolnie, ale chcecie
tego spotkania. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam Was, kochani, i życzę Wam wszystkiego dobrego. Do usłyszenia już wkrótce.